Państwo, z wielką przyjemnością chcielibyśmy dzisiaj Państwa poinformować, że od jutra ruszają zapisy do Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu. Jest to szeroki projekt, który w pierwszym etapie, w pierwszej kolejności dedykowany jest naszym seniorom. Można powiedzieć, że jest to odwołanie do popularnego niegdyś Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale jest to zdecydowanie szerszy projekt, ponieważ w przyszłości chcielibyśmy, aby zajęcia były dedykowane nie tylko seniorom, ale także dzieciom i młodzieży. Mówimy tutaj o stworzeniu tak zwanego uniwersytetu właśnie dziecięcego, młodzieżowego. Idea Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy narodziła się już dawno temu. Można powiedzieć, że mówiliśmy o tym już w kampanii wyborczej, czy na początku tej kadencji. Niestety pandemia tutaj nie sprzyjała, aby tego typu uniwersytet, czy tego typu przedsięwzięcie, tego typu projekt uruchomić. No ale dzisiaj nam się to udało i myślę, że warto było nad tym pracować, ponieważ efekty są naprawdę, myślę, aż przeszły nasze tutaj najśmielsze oczekiwania. Dlatego, że dzięki udziałowi m.in. pana profesora Gocha udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program dedykowany seniorom. Ten program podzielony jest na kilka bloków. Między innymi jest to taki blok jak blok o zdrowiu, o medycynie, gdzie pan profesor Goch jest, można powiedzieć, twarzą tego projektu, ale też tego bloku, zaangażował swoich kolegów z tytułami profesorskimi, chociażby profesora Bąka. Jest kolejny blok, bardzo ważny, poświęcony kulturze szeroko rozumianej. I tutaj mamy też twarze takie bardzo znane, rozpoznawalne w Grudziądzu, jak chociażby Marianna Ginter-Zawistowska, czy Mariusz Żebrowski, który będzie mówił o historii. Mamy też cały taki blok dedykowany sprawom społecznym, ekonomicznym. Tutaj zaangażowaliśmy panią Kamilę Melkowską, która dzisiaj jest dyrektorem wydziału, ale jest przecież świetnym pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń też Grudziądza. Moja skromna osoba też zafunkcjonuje w przestrzeni tego przedsięwzięcia właśnie w tym bloku takim ekonomiczno-społecznym. Jest też blok poświęcony wolontariatowi, więc jest bardzo szeroka oferta. Szczegóły oczywiście znajdą Państwo na tej ulotce. O szczegółach też powie profesor Goch, ale zapowiada się tutaj bardzo, bardzo naprawdę bogaty i ciekawy program. Wiemy już, że jest bardzo duże zainteresowanie tym projektem, ponieważ każdego dnia koordynator tego projektu odbiera wiele telefonów od seniorów właśnie, którzy chcieliby już zapisać się do tego przedsięwzięcia. Ten projekt ma też jeszcze szersze jakby posadowienie, ponieważ z jednej strony to, co powiedziałem, tworzymy takie międzypokoleniowe centrum wiedzy, ale chcielibyśmy, aby docelowo to centrum znalazło swoją stałą siedzibę, żeby miało taką bazę dydaktyczną, swoje sale wykładowe, sale do ćwiczeń. I tutaj podjąłem decyzję, aby jedno z pięter Domu Korzeniewskich wykorzystać w tym celu. Jak Państwo wiecie, właścicielem tego obiektu od ponad roku jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. Lada moment ruszy tam remont w pierwszym etapie elewacji, później wnętrz. Zabiegamy cały czas o środki zewnętrzne na rewitalizację tego zabytkowego obiektu i myślę, że doskonałym pomysłem jest, aby tam się znalazło na jednym z pięter właśnie to siedzibę, to centrum. Dlaczego? Dlatego, że to też w jakimś sensie odwołuje się do historii tego miejsca. Przypomnę, że tam kiedyś mieścił się Empik. Ja pamiętam jako młodzieniec, jako dziecko, że też tam były i sale różnego rodzaju dydaktyczne, sale, w których były prowadzone różnego rodzaju przedstawienia, wykłady, spotkania i myślę, że właśnie to jest doskonałe miejsce dla Centrum Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. To jest też przykład pewnej konsekwentnej polityki, bowiem od wielu lat obiektom zabytkowym staramy się nadawać nowe funkcje. To dotyczy chociażby spichlerzy. Przypomnę,
Spichlerzu 33-35 jest dzisiaj świetnie funkcjonujące Muzeum Flis. Lada moment oddamy Spichlerz 57, w którym będzie siedziba dla organizacji pozarządowych. Właśnie rozpoczęły się prace zabezpieczające willi Wiktoriusa, gdzie planowana jest siedziba Liceum Plastycznego. No i Dom Korzeniewskich, Perełka na rynku, gdzie też szukamy nowych funkcji, aby ten obiekt ożył, aby też i ożył rynek. Więc łącznie ten projekt Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu jest szerszym przedsięwzięciem. Dzisiaj ruszamy z tym pierwszym jakby klocuszkiem, bardzo ważnym, dedykowanym seniorom, ale jest w zamiarze, jest to dużo większe przedsięwzięcie. I już dzisiaj chciałbym zaprosić wszystkich seniorów do zgłoszenia się, do udziału. Tak jak powiedziałem, zapisy rozpoczynamy od jutra. Formalnie prowadzi to Wydział Kultury i Sportu i pani Daria jest tutaj koordynatorem tego. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. W tej chwili przewidujemy w pierwszym etapie około 40 miejsc, ale zobaczymy. Jeżeli będzie więcej chętnych, to będziemy zastanawiali się, co w tym przypadku po prostu, jak w tym przypadku postąpić. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że to jest bardzo cenna i bardzo interesująca oferta dla naszych mieszkańców. Będzie, szanowni państwo, Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy. To, co było zapowiadane ponad 2 lata temu, pół roku minęło od czasu, kiedy zaczęliśmy wdrażać ten projekt. Na dzień dzisiejszy projekt jest przygotowany. Osoby, które mają prowadzić zajęcia, są przygotowane zarówno do realizacji projektu i zajęć w ramach swoich dyscyplin, jak i mają plan na wiele, wiele lat. Projekt pierwotnie miał dotyczyć osób starszych, nieaktywnych zawodowo. Jednakże zainteresowanie jest tak duże, pan prezydent wspominał 40 osób. Drodzy państwo, jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy na nasze listy wpisać 200-250 osób. Takie jest zainteresowanie. No niestety na dzień dzisiejszy mamy takie, a nie inne możliwości lokalowe i zabezpieczenie naukowe, że 40 osób, ten początek, to będzie start tego pomysłu, tego wstępu do powstania uczelni, forma Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Drodzy państwo, pierwsze tego typu przedsięwzięcia powstały w latach 70., konkretnie w roku 75 w Warszawie. 1975 i projekty kolejno dotyczyły Wrocławia, Krakowa i jednym z późniejszych lat, 85 rok, Bydgoszczy. Miasta średnie, takim jak jest miasto Grudziądz, projekty naukowe, projekty powstawania uczelni trzeciego wieku w przyszłości albo uczelni o charakterze centrów wiedzy w średnich miastach powstały 2-3 lata temu i rozwijają się bardzo prężnie do dnia dzisiejszego. Chcieliśmy sprostać wymogom zarówno osób, które chcą czerpać wiedzę szeroką z zakresu nie tylko nauk medycznych, jak wspominał pan prezydent, ale i sztuki, kultury, historii i przygotować te osoby do gdyby nowych wyzwań, przed którymi stajemy my, jako mieszkańcy tego miasta, ale i osoby po 60 roku życia, które spotykają się z wieloma zagrożeniami. Od konfliktów międzynarodowych, poprzez rozwój różnych form zmian bankowych, podatkowych, bo również będą część sesji i nauki poświęcona właśnie sprawom bankowości, finansowych, sprawach będą omawiane formy naukowego przekazu, interpretacji przepisów, ale i zagrożeń, jak ostatnio, konfliktów wewnętrznych i klęsk żywiołowych. To wszystko my przygotujemy
w jaką formę naukową i przekażemy tym osobom po 60 roku życia. To jest dopiero początek. Jest ogromne zainteresowanie, realizacja programu i jej efekty. Jak zwykle na efekty trzeba czekać. To, co pan prezydent zapowiadał i ten kwiat i drzewo, które zostało zasiane, swoje owoce wyda już mniej więcej po pół roku, co mi się wydaje ogromnym sukcesem. Zobaczcie, ponieważ państwo, taki piękny indeks każdy otrzyma i tam będą oceny z poszczególnych bloków, więc i oczywiście też będzie dyplom ukończenia, ale to pokazuje, że traktujemy to bardzo, bardzo poważnie. I efekty po tych 4-6 miesiącach będą już widoczne. Tak powiedziałem, ogromne zainteresowanie, wielki sukces panów prezydentów, a drobna moja na tyle zasługa, żeby przygotować tą część naukową i naprawdę wspaniałych naukowców. Chciałbym dodać, że osoby, które będą wykładowcami, nie są osobami, które nie są związane z Grudziądzem. To są osoby, które miały już wykłady w Grudziądzu z zakresu nauk medycznych i nie tylko medycznych. Także będą to osoby, które znają miasto, znają w dużej części jego mieszkańców i znają problemy miasta. Zapraszamy wszystkich seniorów jutro, 9 lutego od godziny 8 do Wydziału Kultury i Sportu, ściślej w Akcencie, na parterze. Będzie można pobrać deklarację uczestnictwa oraz wypełnić i oddać tę deklarację. Zajęcia będą, tak jak już panowie wspomnieli, 5 dni w tygodniu od godziny 11 do godziny 14. Będą to zajęcia wykładowe, warsztatowe oraz zajęcia z aktywności fizycznej. Zapraszam wszystkich jeszcze niezdecydowanych.